Zaduma, refleksja i porządki na grobach bliskich. Tak suwalczanie przygotowują się do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Od kilku dni na nekropoliach w regionie trwają generalne porządki. Mieszkańcy czyszczą groby, przynoszą kwiaty i zapalają znicze. Barbarzyństwem byłoby nie przyjechać, nie posprzątać i nie pamiętać, mówią suwalczanie. U mamy jestem prawie co tydzień, więc dla mnie to jest normalne, tak, że jest sobota, niedziela, ja u niej jestem. Jedynie co to takie o... porządki gospodarcze, tak? Przygotowujemy się na pewno, mamy obowiązek, uważam, się przygotować. Tutaj spoczywają nasi najbliżsi, z którymi przecież wiele lat się żyło. Jak w naszym wypadku syn, no to najbliższa osoba, która nam odeszła. Barbarzyństwem uważam by było nie pamiętać, nie przyjechać, nie uporządkować, nie zapalić znicza i jakichś kwiatów nie postawić. To jest taki dzień zadumy, rozważania, smutku, tęsknoty. Byśmy chcieli, żeby on miał najpiękniejsze kwiaty, najpiękniejsze znicze. No co mu możemy więcej dać? Modlimy się. Sprzątanie grobów jest przede wszystkim wyrazem szacunku dla naszych bliskich zmarłych, a znicz, który palimy, symbolem Chrystusa oraz życia, mówi ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Wyobraźmy sobie mieszkanie, w którym nie sprzątamy, prawda? Od czasu do czasu przynajmniej. Także sprzątanie jest wyrazem naszej kultury, jest wyrazem szacunku dla nas samych, miłości naszego szacunku do zmarłych. Oprócz tego, że to jest światło Chrystusa, a więc symbol naszej w jakiś sposób wiary, ale jest to też symbol przemijania znikomości. Popatrzmy na ten chwiejący się płomyk, taki wątły, taki słaby. Wystarczy byle jaki podmuch wiatru i już jego nie ma, prawda? Radio.